Miejskie przedszkole integracyjne przy ulicy Czecha obchodzi rubinowy jubileusz. Można zaśpiewać 40 lat minęło jak jeden dzień. Na drugie teraz przygotuj się. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani na kolejne 40 lat. Na podniosłej uroczystości zjawili się przedstawiciele władz miasta, emerytowani nauczyciele tego przedszkola, dyrektorzy innych placówek przedszkolnych miasta i sami rodzice. Nie zabrakło przepięknych występów dzieci. Muzycznych popisów oraz podziękowań, wzruszeń i wspomnień. Ja myślę, że to było bardzo bogate 40 lat. Bogate w nowe doświadczenia, w nowe projekty, w nowe zadania. Wiele jeszcze przed nami, ale dużo osiągnęliśmy i chciałabym, żeby wszystko dalej było kontynuowane. Początki naprawdę są bardzo trudne odejścia na emeryturę. No, wchodząc tutaj dzisiaj do tej placówki, to odżyły wspomnienia, naprawdę wspaniałe wspomnienia i odżył klimat tego przedszkola, bo przedszkole i dzieci to jest życie. Ja muszę powiedzieć, że miałam też naprawdę wspaniałe warunki i wspaniałą kadrę pedagogiczną. Do dostojnego jubilata popłynęły życzenia także od władz miasta. Przede wszystkim praca przedszkola, w tym tego przedszkola, jest naprawdę wyjątkowa i co bardzo ładnie dzisiaj było widać na uroczystości też. Ewidentnie jest taka sztafeta pokoleń, czyli są zaproszeni dotychczasowi dyrektorzy, którzy przez te kilkadziesiąt lat budowali pracę tego przedszkola, dotychczasowi pracownicy i myślę, że Dorota Jarzębska, obecna dyrektorka przedszkola, myślę, że to wszystko dobrego, co było do tej pory stworzone, realizuje i oczywiście dokłada całkiem naprawdę ładne, mądre pomysły, jeśli chodzi o dalszy rozwój placówki przedszkolnej. Przy okazji 40-lecia wiceszef miasta, naczelnik edukacji, dyrektor przedszkola otwarli salę sensoryczną i duży plac zabaw, który w ciepłe dni zapewne będzie ulubionym miejscem maluszków.